To jest tak naprawdę ujednolicenie tego, jaki tam stan panował. Po prostu przedłużenie jednokierunkowości ulicy Waszyngtona do skrzyżowania z ulicą Śląską. A więc na całym odcinku od Alei Wolności do ulicy Śląskiej ulica Waszyngtona jest jednokierunkowa. Nie skręcimy z ulicy Śląskiej w ulicę Waszyngtona, a żeby dostać się do budynków magistratu, musimy po prostu skręcić wcześniej w ulicę Kopernika i w pasaż Opolczyka, który pozostaje dwukierunkowy. I dlatego też będziemy mieli tą obsługę bardzo sprawną. Dwukierunkowy pasaż Opolczyka i równolegle do siebie jednokierunkowe na całych odcinkach od Wolności do Śląskiej ulicy Kopernika i Waszyngtona. Patrzę na znaki, te zmiany pozytywnie mają wpłynąć na ten obieg komunikacyjny, na ruch kołowy w tej części Śródmieścia naszego miasta. No i przede wszystkim zminimalizować te niebezpieczne sytuacje, do których dochodziło głównie za sprawą przyjezdnych, dla których te regulacje nie do końca jednolite, nie do końca całościowe były po prostu niejednoznaczne i nie interpretowali tego tak, jak należy. Teraz już wątpliwości nie będzie. Myślę, że to jest bardzo przejrzyste i patrzę na znaki poziome i pionowe.